Witam z tej strony Anon i zapraszam. O, chyba 15 odcinek z gry Dark Souls. Tak, da się to ominąć? Okej, to się dało. Dobra, tu wiem, że bossa nie ma. Przecież miło chyba też nie będzie. Ty ciulu, jak cię nienawidzę. To jest najgorsze. Kto nie grał, ten jeszcze nie wie. Aha, mogę? Uda się? Dokładnie. Potem to jest chyba, nie wiem, czy boss, czy go może potem się go będzie z nim walczyć. Czy można go pokonać? A, on tam może rzucić mi, okej. Tam jest kurznik. Gdzie ja idę? Co ja zrobiłem? Odejbałem jakieś maniany. Nie chyba, bo tam się chyba nie da przeskoczyć. Dobra. Bo jednak. No, waliłem jakąś manianę. Ech, i znowu. No i... Nienawidzę tej gry. Nienawidzę. Tu jest ognisko? Dokładnie. No, musisz jeszcze zabić to. O, dobra, siądź, tu chyba trzeba usiąść, żeby się zapisało. Tylko 5, ale nie będę go rozpalał. Liczę, że mi nie będzie to potrzebne. Dobra. O, ten rzuca kulkami, ciul. Można go zabić. Nie jest chyba najtrudniejszym przeciwnikiem, ale... może uprzykrzyć życie. Może jednak tu mam iść? Tam dalej wiem, że nie chcę iść. Dokładnie. On jest... on się respi. O Jezu, to miał się przestać już palić. Trzeba to jakoś na farcie zrobić. Hehehe. I dobra, dobra, teraz co ja mam zrobić? A. Wiem. Kusznik może mi utrudnić życie i mnie zrzucić, ale już wiem, okej. Napijmy się. Tego rzucającego może się pozbędę. Dobra, tam nie muszę iść. Tu jest jeszcze skrót, o którym mówiłem. Dokładnie. Aktywuję sobie go, to nie ten. Ta, okej. A jednak potrzebuję jakiegoś klucza, okej. Ceniu aktywnie. A jak tu przyjdę później, to na pewno o tym zapomnę. Hehe. No cóż, trudno. A ja go dlatego zabijałem. Ryzyk fizyk. Ognisko już jest. Ale tam, gdzie jest ta dziura z lewej strony, tam można iść, bo tam jest kupiec. Teraz mogę pokazać, mam nadzieję. O, w tamtej wieży jest jakiś kupiec. On sprzedaje jakieś już lepsze odłamki, więc tam warto do niego pójść, jak się ma dużo życia. Tak, w tej lokacji gdzieś zwiedzać. U góry jest ten, co rzuca w nas z ognistymi kulami. Tylko można nam chyba zbagować w tym wejściu i nie może nam nic zrobić. Tam, jak jesteśmy człowiekiem, tu nie wiem, czy coś jest, ale wiem, że jak ten cwaniaczek jest człowiekiem, znaczy nasza postać jest człowiekiem, to tu jest do przyzwania pomocnik do walki z bossem. Widać tego bossa w ogóle już? Tak, no. Ten z toporkiem. Taki toporek co można zrobić. Nie, żeby to coś poprawiało moją aktualną sytuację.
Pójdę na niego raz, zobaczę co z tego wyjdzie. O, tu jest ten cwaniaczek. Okej, już nas widzi, darujmy sobie. Pójdźmy na bossa. Jak będę musiał się tu często wracać, bo będzie ciężko z bossem, to zabiję go. Nie nawet przy następnym podejściu. Żelazny golem. No zaznacz go. Tam jak się by walczyło na tym, można go zrzucić. I on może zrzucić nas. Ale nie zabił mnie. Okej. Można go opalić. Wtedy możemy go ponawalać. Trzeba go po kostkach lać. Jak bestie? Tak? Z Lords of the Fallen? Nie pamiętam tego bossa, co się wychodzi. No dobra. Na szczęście tu akurat wielu przeciwników nie ma do pokonania przed wyjściem do niego. Jeszcze raz podejdę, bo to się nie liczy. No chciałbym go już pokonać, tak. Dla świętego spokoju. Dobra, kamerą też by trzeba trochę obracać. I jeszcze jest taki jeden do zabicia. Do niego już jest jakby podejście troszeczkę bardziej skomplikowane. Taki od miejsc trzech, ten, który otworzył nam bramę. Ten, co rzuca tym, chyba się nie respi. Tam coś jest? Nie wiem, nie idę, dobra, wolać go. Poza tym, tych dwóch się chyba respi. Ten od skałek chyba się respi. Na pewno. Na pewno chyba. No dobra, dobra, próbujmy dalej. Tu się chyba nie muszę przejmować tym cwaniaczkiem strzelającym, chyba. Nie, chyba. Chyba. Ja w tej grze wolę wszystko dawać na chyba, bo... Wolę nie ryzykować, dobra. Kij ci w oko. No dobrze. Znaczy, jakbym przyzwał do pomocy tamtego frajera, to na pewno bym go pokonał. Ale po dwójce mam jedno podejście. Chociaż wszystkich nie udało mi się tak bossów pokonać. Pokonuję bossów sam. Nie ma opcji, dobra. Mógłbym go wciągnąć tutaj, na pewno byłoby łatwiej. Chyba tak zrobię, bo żeby go obalić tam, no to jest... Nie jest to łatwe. Aha! To muszę go pokonać. A, okej, dobra, okej, ale... O tym zapomniałem. Albo zawsze go na samym początku rozwalałem. Bo mnie wnerwiał, żeby dłużej nie iść do tego, bo zawsze się nie męczyć się z nim idąc do bossa. Okej. O tym zapomniałem. Kompletnie nie pamiętam... ataków tego bossa. Przynajmniej się spierdolę. Skill, milordzie. No zobaczymy. Skrócie nie... O dobra, jak tam... O, tam rzucił, okej, no to mam chwilę. Trzeba się wtedy nim zająć, bo... Ja zawsze tego kusznika stąd chyba rozwalałem. Ja nie będę z nim tak walczył, ale jestem ciekaw, czy tak można. Ej, no ale wychyl się, stary, okej. No dobra, gdybym jeszcze umiał... Teraz... Tak, można, ale nie, nie, ja nie będę w takie mamerstwo bawił. Rzuć. Dobra. Dobra, tu nie ma wtedy co widzę czekać, tylko trzeba lecieć. O, żyje. Okej, to trzeba wtedy na raz zrobić, nie ma co się bawić ciuciu babkę. Mam nadzieję, że on teraz zacznie tu gdzieś rzucać. Co pewnie się nie stanie. Ja znaczy wiem, muszę tam przebiec, ale no, no, nie lubię po takich wąskich kładkach biegać. To się źle kończy. Najczęściej dla mojej postaci. No dobra, jako taką. Znaczy tam je wszystko swędzie, czyli... To jest ostatni odcinek chyba. No dobra, ciśniemy. Niedługo będzie ognisko następne. Tam nie ma nic pocieszającego.
Poza cyckami. Cycki są fajne. To widział Guinevere. Ten lubi Anorlondo, ale do cóż, to jest Japonia. Cycki są małe, cycki gigantyczne. Nie, ogólnie mi się koncept Guinevere podoba. Nie mogę, nie będę jakoś się nabijał, hejtował tego. No poza mówię, wielkimi balonami, no Japonia. Dzień dobry. Nie wiem kompletnie, czy zadaję mu jakieś obrażenia. Okej, zadałem jakieś. No ja tu tak na lamę z nim powalczę, bo mi się nie chce. A on teraz wściekliznę dostanie i padnie chyba, tak? Okej, mogę go znowu polać. A, ale mogę zrobić to tak. Dobra, dobra. Niewiele życia już mu zostało. No wpadnij wściekliznę. Kitręć się pomiędzy nogami to... O, okej. Ta walka byłaby znacznie łatwiejsza. Geniusz, zła. W akcji, ale dobra, on teraz padnie. I mam nadzieję, że on się nie odradza, bo będzie słabo. Co wypadło, grudka tutaj... E, to chyba się nie odradza. Bo jakby mogły się od niej... Znaczy, jakby się odradzał, to byłaby za niego fajna farma. Co to za dźwięk był? Muszę... Zakończmy tą serię, jak ludzie. Ja się poddaję, gra jest lepsza. No, poprzednim razem, dlatego mnie nie trafi, bo tam na samym mostku prawie byłem. Okej, no, można z nim też tam walczyć. Ale jest to trudne. Serio, ja go leję po 30. O kurde. Okej. Ale przynajmniej zaznaczenie nie znika. No, no, no. Zbierz duszę. Tak, bo się przydadzą. Ale jak wtedy tam... Nie, to było idąc tutaj. Okej, to nie. No kurde, nie przytulał się ciul. To jego wina, że zginąłem. O Boże, ja tak mało go leję. O nie. Najważniejsze, żeby nie żył tamten cwaniaczek. W sumie rzuca kamieniami. Daj kamienia. Dobra, ten żyje, no ale go nie pokonywałem. A, go mogę zobaczyć stąd, więc zaraz będę wiedział. Bo usłyszę. Nie, on chyba się nie respi. No. Dobrze, że pamiętałem o tym skucie. W odróżnieniu od Lords of the Fallen. Czy nie, tak wydaje mi się, że teraz będę kozaczył, więc kiedyś go odkryłem chyba. Ale on dla mnie jest niepotrzebny. Kompletnie. Nie wiem, może na hardzie go wykorzystam, ale... On nie jest A, i żeby tam przeskoczyć, polecam zdjąć cały ekwipunek. Tamten skok jest bardzo trudny. Tam do wykonania. Więc ja sobie daruję pokazywanie, co tam jest. Boże, ten boss będzie piekłem. Ale po Lords of the Fallen nauczyłem się troszeczkę przewrotów robić podczas walk z bossami. A nie tylko śmierdząca tarcza, więc jest jakaś tam nadzieja. Mógłbym zdjąć tarczę, żeby więcej zadawać obrażeń, ale po co? Po co skrócić sobie, ułatwić walkę? Ups.
Jestem hardcorem. Mama przytul. Ktokolwiek chociaż. Tata też może być. Dobrze, że tego dzisiaj już nie zobaczycie. Jeszcze nie wiem, chcę ponagrywać Singularity, więc może przez weekend nic nie będzie. Ale nie, to chyba wrzucę. No, o tym, co teraz mówię, to już będziecie wiedzieć. No. Rozbierzmy te duże, no coś tam jest. No ten atak jest chamski. Szkoda, że nie ma jak w Lordsie. Ej, spadnę! O nie, wow. No. Znaczy dla mnie... W dwójce wydaje mi się, że to było mniej bolesne, a w pierwszej części naprawdę dalekie dystanse do bossu. Z jednej strony tak, nie jest to jakoś najgorsze, ale wydaje mi się, że w grach tego typu powinny być jednak bardzo blisko te miejsca pojawiania się, albo nawet i przed bossem, tak jak było z tym trójnogiem, cokolwiek. Pokiego waca lata, no ta gra jest trudna, więc te przebieżki są. W dodatku dopiero po Anarlondo dostajemy Lord Vessel. Gadżet. Gadżet. No. Vessel. Naczynie. Jak je zobaczyć, będziecie mieli to samo pytanie, co wszyscy fani Dark Souls. Gdzie on to Kidra? No i zepsułem zabawę. No trudno. Takie małe naczynko. Nosimy przy sobie. Jestem ciekaw. Tam nie, okej, tam chyba nic nie ma. Tylko jak spadnę, to mogę sobie tam wyjść, okej. Okej, dobra. Ale on by mógł nie lać mieczem przez tą ścianę, no no problem! Nie, ale w dwójce wielki, w ogromnym mieczem były cuda, że mogłem też przez ścianę bić. Nie wiem jak z obrażeniami, ale wiem, że było możliwość. Najgorzej jak były... Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś były takie ciasne lokacje. I w skrócie moja broń... Troszeczkę... Nic mi nie dawała. Dobra, nawet nie zbieram tych dusz. Oleję to, tak? Tak, zrobię mądrze. Mógłbym go tu wyciągnąć, no mógłbym. Może to nie jest głupi pomysł. Nie! Wow. Dobra. No dobra, ale potrzebuję życia. On tym toporkiem miał teraz. Dobrze, zauważyłem brak zaznaczenia. No chyb, no i jak nie o tak, no na pewno bym nie złapał. No tak. Już jest rage, już nienawidzę tej gry, już hejcę, już będę darmordę. Nie, właśnie, to jest największym problemem, ta przechadzka. Nie będę tego ciął, bo jestem upośledzony i jeszcze z dźwiękiem musiałem sobie poradzić. Albo byłoby z komentarza walki, więc niech już tak zostanie. O Boże. Zaczyna mi coś w nosie kręcić. Jak zacznę kichać na bossie, to już w ogóle będzie wstyd. O Bożenko.
Niby idę prosto, ale i tak idę krzywo. Można się zabić, hehe. Może pograjmy w dwójkę. Dwójkę znam lepiej. No dobra, przynajmniej tego dziada nie ma rzucającego. No i właśnie, w dwójce tego nie ma, tego cudownego ragdolla. Z tego co wiem, na świecie tu już chyba nie, ale w Demon's Souls można było wyrzucić przez całą mapę przeciwnika. Ale dobra, jeszcze już nie będę odzywał na temat Dark Soul, Demon's Souls, bo nigdy nie grałem. Jedynie to, co gdzieś tam widziałem. Nie wiem, czy nie wywalę tarczy. Będę trzymał miecz oburącz. Czy to nie będzie lepsze? Po prostu nauczyć się dobrze go unikać. Oj. Dobra, już go mam zaznaczonego, okej. Tak, jak będę chciał normalnie kopnąć, to w życiu mi to nie wyjdzie. No tak, tak, oczywiście. Tak, 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 no wszystko gra. Cudownie. Cuda się dzieją. Narnia oczekuje. Dobra, udało mi się parę ciosów mu zadać. Aha, to jest koniec mapy. No, tak, tak, tak. Nic, nienawidzę tego bossa. Bo to jest już oszustwo. Jednak byłem za blisko. No ale okej, to jakoś mega dużo. To błysnąłem. Chyba tylko za pierwszym razem jest taki krótkodystansowy atak. Nie rozumiem, co to było, ale spoko. No to dało mi po mordzie w skrócie. Jak będę przyła... Dobra, dobra. Chyba lewej strony trzeba się trzymać, ale przy lewej stronie on będzie chciał mnie... Dobrze, że przynajmniej te ataki odskakujące... Nie wiem, czemu nie mogłem zrobić przewrotu. Chciałem go o wiele... Nie żyje. Chcieliście to macie, będziecie sobie oglądać. No. Tak, wraca seria do łaski, ale będziecie oglądać, jak ja ginę i chodzę na tego debilnego bossa. O Boże. Nie, jak to będzie tak wyglądać, to może po prostu nagram bez dźwięku i po prostu dogram jakiś komentarz. Jakąś kompilację, hehe, najlepszych podejść. Najlepszy. Tak jakbym podlewelował, tylko nie pod ten miecz. Bo z tym mieczem to niewiele zrobię, nawet levelując. Tylko, co ja w ogóle, jak ja w ogóle postać rozwijałem? Okej, pod siłę. No to nie jest aż tak najgorzej, ale chwilowo i tak chyba nic lepszego nie znajdę. Tylko chwilę, moment. On zadaje niby 200 fizycznych. Ja leję tamtego po 30. Why? Moje pytanie jest proste. Dlaczego?
Weźmy na przykład to. To też jest krótki miecz. Może to nie jest chyba krótki, to jest zwykły. Dobra, palić to. To widzę ostatnie podejście. Hehe. To może jeszcze walnę jeden odcinek z tego shitu. Będzie jeszcze na jakiś dzień. Nie wiem, jak długo dam radę, ale pewnie niedługo skończę wrzucać po dwa odcinki. Już chwilowo nie mam zbytnio w co grać. O, dobra. To jednak tamten mieczek jest lepszy. A miałem go zabić. Już chciał się ciul leczyć, cwaniaczek. Tu odłamek, okej. Myślałem. No chyba... No tak, przelećmy. Co jeszcze tu mam? 130 lat jest dwuręczny już. Czy nie idzie mi najgorzej? No, nie idzie mi najgorzej. Chyba tak będę musiał go lać. Czy nie idzie mi najgorzej? Tak, tak, ale bałem się, że to będzie jeszcze gorzej wyglądać. No właśnie, ten atak teraz tak bardzo blisko był. Chyba, bo to się chyba jakiś gadżet pojawi, że będę mógł się przenieść do Anorlondo. Przecież mi się wydawało, że on tam na końcu się tej planszy. No i dlatego nienawidzę tej gry i chyba nie będę dalej nagrywał, bo no jak ja lamię i wszystko można grze wybaczyć, no to to jest coś śmiesznego. No dobra. Prawie wyszło. Prawie mi pykło. Przydałoby się ulepszyć jednak te stópki. No dobra, próbujemy. Pewnie komentarz będzie mega słabszy. Nie wiem, co to był za atak, ale... Ważne, że nie dostałem. Spadnę. Czy tą drugą nogę chyba można dać w tym momencie? A, on zaraz się może przewrócić. No to chyba mi się nie uda. No dokładnie. Dobra, jeszcze się leczyć nie muszę. No nie jest najgorzej, dobra. Nie jest najgorzej. Zaczynam ogarnąć. Oj nie, ale chodź stamtąd. No tam zginę, musisz być tu na środku, żebym miał gdzie się tuplać, okej. Ginę. Wow. I tak nie mam szans. Ładnie. No chyba se jaja robicie. O Boże. No dobra, jakoś z tego wyszłem. W tym momencie se jaja robicie. No musiałbym go spróbować obalić. Ale musicie przyznać, że już było lepiej. Nawet nie będzie mojego rage'u. Zobaczcie, ile mam... jak to się nazywało? Człowieczeństw.
Bo jak nie mam tak mało, to ja może nawet ulepszę jednak to ognisko. Mam jakieś dusze, nie wiem czy ich nie wykorzystać. Co ja szukałem? A, człowieczeństwo. Dwa. O, mam trzy aż. Jedno będzie na człowieczeństwo, drugie na rozpalenie. Mam nadzieję, że mnie ktoś tu nie zaatakuje na PvP, bo... Jak to się nazywa, to będzie szczyt kłamstwa. Odpuść pustkę, tak. I teraz rozpalmy. Nie wiem, czy ta większa liczba miksturek mi coś da, ale liczę na to. Dobra, jeszcze jeden pomysł, bo i tak odcinek będzie długi. Tak, i poużywajmy tego wszystkiego. Nie mam użyć wszystko, to doszło w tym. No cóż, to będzie nudne, to chyba se daruje. Dobra, wezmę te trzy największe. O, 10 tysięcy. No, stracę trochę dusz pewnie. Więc pewnie z tamtych, co zostały, podobieram jakoś. No, dobra. Na razie siły nie pakuję. Dam jeszcze jedną wytrzymałość, żebym mógł więcej lać. Dobra, zobaczmy jeszcze teraz. O, tak, żebym miał 9000 ponad trochę. Tam 1000 mogę stracić, nie będę nad tym ubolewał. Strażnika ognia też można spożyć. Jeśli kogoś to interesuje. Pewnie zbraknie mi po prostu. Okej, okay, cudownie. Dobra, wywitalność. Dobra, niech tak będzie. Ale o dziwo idzie mi lepiej niż bym się spodziewał z tym bossem. Bo ten początkowy rage to jest u mnie standard, że u mnie po chwili w Dark Souls się włącza nienawiść do bossa. Jak to on cheatuje i jest zjebany. Ale jest lepiej. Chociaż problemem jest to, że... jak się nazywa? Nie mam żadnej broni pod to, żeby się skalowała z siłą, to jest jedno. Dwa, mało trochę bije tym mieczem. Jakbym więcej bił, to mógłbym na tym początkowym mostku go przewrócić i on by się spadł. A tak, cóż. No, walka fair play, o. Jedyny plus. Fair play w tej grze, Boże. Jestem chory. Mówiąc, że w tej grze jest fair play. Przecież nie wiem, chyba jednak zakończę. Albo dobra, będzie jakieś 40 minut. Może się uda tego ciula zabić, może nie. I co to, no, gram na... jak się uda, to na pewno dogram następny teraz. Jak się nie uda, chyba też. Bo jako tako, zacząłem ogarniać tą walkę. Czemu on tam wlazł? Raz jest na wierzchu, raz nie. Dobra, zróbmy tak. Ciśniemy. Czemu nie? Jak mogę, to biorę. No jeszcze kawałeczek, dobra. Wow. Wydaje mi się, że on mnie odsunął, bo tak to bym dostał. Okej. Okay. A, muszę się chyba tuleć, jak on łapie. Troszeczkę później. Tam się troszeczkę bałem, bo tam już jest prawie... Okej. Okay. Stygło. Zaczynam ogarniać tego bossa. Z tym przechujem. Dobra, ludziska. Zakończymy. Jednak epickiego końca nie będzie. I zapraszam na następny odcinek, w którym chyba go pokonamy. Chyba.
To jest bardzo ważne słowo w tym zdaniu. Do zobaczyska.